Tak jest. Witam serdecznie Państwa w to jakże piękne popołudnie w Muzeum Niepodległości. Mam przyjemność zaprosić Państwa w imieniu własnym, a także w imieniu dyrektora Muzeum Niepodległości Tadeusza Skoczka oraz pani prezes zarządu wydawnictwa Rytm Doroty Świderek na prezentację książki Siła złego Niemcy, Polska, Rosja pana profesora Romualda Szeremietiewa. Na razie prawda, prawda? Wnikliwie spotkanie poprowadzi pan profesor Janusz Zuzia. Mam nadzieję, też prawda. Szczęście, nieszczęście. Szczęście jest takie, że udało się nam spotkać. Nieszczęście jest takie, że Polska leży między Niemcami a Rosją. I teraz więcej będziemy mieć szczęście. Żeby to tanie było się szczęście. Tak jest. Więc serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie. Działa? Działa, dobrze. Tradycyjne mrugnięcie to jest tak, dobra metoda sprawdzenia. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wielki honor móc wystąpić dzisiaj tutaj z panem ministrem, z panem profesorem, a tutaj z profesora z dużej litery wymienię, bo ministrem się bywa, tak jak i generałem się jest, potem się przestaje, a profesorem się zostaje do końca życia. No, nie powiem do grobowej deski, bo jeszcze daleko do tej deski, ale profesorek tutaj zostaje daleko. Także jest to dla mnie wielka przyjemność, wielki honor móc to dzisiejsze spotkanie z panem ministrem profesorem Szeremietiewem poprowadzić, a tym bardziej wielka przyjemność, bo pan profesor jest moim starszym kolegą z tej samej uczelni, powiem więcej, z tego samego wydziału, z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Także jest mi tym bardziej miło, że takiego zaszczytu dostąpiłem. Szanowni Państwo, mamy pracę pana profesora Romualda Szeremietiewa Siła złego, Niemcy, Polska, Rosja. To jest praca, która, tak jak pan profesor tutaj przyznaje we wstępie, stanowi taką próbę spojrzenia w przeszłość, ale też, jak pan profesor dodaje, rozmawialiśmy zresztą kilka dni temu na ten temat, bez takiej pokusy, bez ulegania pokusie tworzenia, tu zacytuję, na kanwie wydarzeń z lat 1918-1939 historii alternatywnych. W takiej dyskusji kilka dni temu w wydawnictwie myśmy stwierdzili zgodnie, że nie lubimy historii alternatywnej z różnych powodów, bo jest to do historii alternatywnej potrzebna jest tylko szklana kula, czarownica i wosk, a niewiele nauki tak naprawdę. Nic z tego, może ciekawego wynika, ale nic dobrego. To jest książka, która z całą pewnością omija historię alternatywną, chociaż tutaj sprowokuję pana profesora, bo kilka wątków takich dyskusyjnych jest, ale nie na zasadzie historii alternatywnej, może przedstawionych gdzieś tam na granicy historii alternatywnej, ale takich rozważań, co by było, gdyby. Być może w dyskusji o kilku tutaj z nich powiemy. Chcę powiedzieć też tu niemalże słowami pana profesora, że to spojrzenie na historię bezpieczeństwa, która akurat nam jest bardzo bliska, no bo obydwaj zajmujemy się historią militarną, historią bezpieczeństwa i wspomniałem o Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, więc zawodowo tu jesteśmy w tym obszarze zaangażowani. To spojrzenie na historię bezpieczeństwa bez ulegania stereotypom. Pan profesor stwierdza w swojej pracy, że ono będzie pomocne do lepszego zrozumienia i docenienia dorobku II Rzeczypospolitej. Ta praca jest rozwinięciem pracy, która ukazała się w 1994 roku nakładem wydawnictwa Bellona. I ja pamiętam wiele lat temu, jak właśnie pierwszy raz z tą pracą, z 1994 roku się zetknąłem, to byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem dociekliwości i znakomitej analizy tam przedstawionej. To jest praca, która można powiedzieć przedstawiona jeszcze z większą dociekliwością w oparciu o szersze źródła i myślę, że 20, no 22 lata, panie profesorze, minęły.
prawda? 22 lata od tego czasu to już jest taka dobra perspektywa, żeby powrócić do tematu, bowiem mamy i nowe źródła, i nowe opracowania. To daje taką bazę do tego, żeby przedstawić problem. I ja tutaj chciałem pana profesora teraz zapytać, właśnie poprosić o takie spojrzenie na ten problem. Raz z punktu widzenia tego 1994 roku i przedstawionego problemu w pracy wówczas w wydawnictwie. I co jest tutaj nowego w tej pracy dzisiaj, po tych 22 latach? Co pozwoliło panu profesorowi na takie szersze spojrzenie i jakby pan porównał, panie profesorze, te dwie prace? Więc tak, proszę państwa, pierwsza kwestia, to chcę się odnieść do tego, o czym pan profesor już wspomniał. Mianowicie do tej pokusy, którą często ulegają ludzie zajmujący się historią. Mianowicie pokusy przedstawienia, że mogło być inaczej i lepiej oczywiście niż było. To jest wielka pokusa, ponieważ wtedy zwłaszcza, kiedy dotyka się spraw, które są bardzo ważne, żywotne dla nas jako narodu, no to oczywiście człowiek nie godzi się z tym, co Polskę spotkało, zwłaszcza w 1939 roku, w następstwie tego, co, jak wiadomo, było, no, wynikało z rozwoju relacji rosyjsko-niemieckich w szczególności. No i chciałby oczywiście podświadomie, żeby to wyglądało inaczej. No i wtedy pojawia się ta pokusa, żeby napisać taki scenariusz, że gdyby to, tamto i owo, no, to byłoby ohoho, albo jeszcze lepiej. Otóż ja, proszę państwa, tak jak wspomniał pan profesor, starałem się tego uniknąć. Dlaczego? Dlatego, że tego typu dywagacje są oparte właśnie, tak jak pan słusznie powiedział, o kule, czarownice i parę innych rzeczy, tak? O założenie, że coś by się zdarzyło albo coś by się nie zdarzyło. A więc o elementy bardzo niepewne. Tymczasem ja wprawdzie zajmuję się publicystyką historyczną, ja nie roszczę sobie pretensji do tego, że napisałem książkę, która jest jakąś monografią naukową, ale uważam, tak, że zwłaszcza publicysty historycznej, najlepiej trzymać się faktów i te fakty pokazywać i próbować te fakty interpretować. Więc jeżeli tam w kilku miejscach zastanawiam się, czy mogło być trochę inaczej, trochę, to mówię o pewnych korektach, nie, jednocześnie stwierdzając, że ten bieg wydarzeń, który miał miejsce wtedy, w tamtym okresie, no w pewnym sensie jakoś jest takim obiektywną rzeczą, na którą trzeba spojrzeć i trzeba spoglądać, powiedzmy tak, wyciągając wnioski może teraz, ale nie potępiając tych, którzy wtedy uczestniczyli w polityce, w działalności państwowej i tak dalej, i tak dalej. Od tego chcę być jak najdalszy. Ta praca rzeczywiście jest rozwinięciem tej pracy, o której wspominał pan profesor, która kiedyś wydała Bellona. No i historia tego opracowania jest taka, że w czasach słusznie minionych, tak, chciałem wydać książkę na tematy właśnie te, o których tutaj dywagujemy, będziemy dywagować. No ale wtedy były czasy, kiedy istniała cenzura. No i jeżeli chodzi o Związek Radziecki i wszystkie rzeczy przynależne, no to wiadomo, że cenzura była bardzo czujna, nie wolno było na temat tego związania niczego już nawet dwuznacznie powiedzieć, nie mówiąc o tym, żeby skrytykować. W związku z tym ja wtedy uznałem, że można, powiedziałbym tak, pisząc o relacjach polsko-niemieckich, bo nadal uważam, że jednak te niemieckie relacje były istotniejsze, także w pewnym sensie Stalin był hieną korzystającą z sytuacji, a nie, powiedziałbym, był ważny, ale nie on byłby sprawcą, gdyby coś. Tak, Hitler tutaj był tym sprawcą tego całego zamieszania najpoważniejszym. Zresztą sam źle na tym wyszedł, ale to jakby inna kwestia. Otóż i wtedy tak powstawała ta praca. Tak? A mimo to, proszę państwa, miał to wydać znak, tak? No i świetne recenzje, jakieś wewnętrzne były tej pracy, bo tak zawsze wydawnictwo robi. A następnie książki nie wydano, prawda? No i w związku z tym tak to trwało. Tak? Czasami te świetne recenzje potrafią zaszkodzić. Też, tak, ale tutaj nie, akurat powiedziałbym, ja myślałem, że zachowuję pewne minima, tak, żeby się przemknąć przez cenzurę, ale okazało się, że nie, nie udało mi się. No prawda, proszę państwa, w tamtych czasach była jedna dopuszczalna,
tak w Moskwie była wydawana, reszta już nie wchodziła w to. Więc mieliśmy, i stąd ta praca, o której pan profesor wspomina, to była historia taka, że pojawiła się sytuacja możliwości publikacji, no ale tam trochę dodałem rzeczy, które można było troszkę na chybcika, ale bardzo mnie męczyło to, że po pierwsze to jest niekompletny obraz i po drugie, no że warto byłoby, jak państwo widzicie, pojawiła się taka kobyła, bo to jest strasznie grube, nie wiem, czy ktoś to przeczytał. Więc no i już, no i teraz mamy i Niemca, i Ruska, prawda, i my między nimi, no i pytanie, tak, czym się to skończyło? Chociaż tam na końcu mówię, że to się jeszcze nie skończyło. No właśnie, tak, to się jeszcze nie skończyło, ale dlatego jeszcze wrócę do pracy samej, jak o tym wspomniał pan profesor, o tych doświadczeniach. To jest naprawdę praca, jeśli ktoś z państwa ją przeczyta, może już część przeczytała, to jest praca, z której, znaczy potem historycy piszą pracę, żeby wyciągać wnioski z nauki historycznej. Tu naprawdę można przebogate wnioski wyciągać i na dzisiaj, ponieważ problem, o którym pan profesor pisze, to nie jest problem skończony. Problem cały czas istnieje, ponieważ my istniejemy między Rosją, między Niemcami i ja tu się zwierzę z pewnej mojej, tak, z mojego takiego emocjonalnego, może nie emocjonalnego, ale z pewnego punktu widzenia na problem polsko-niemiecki. Ja dlatego uważam, że jest to problem jak najbardziej aktualny, bo nie do końca wierzę i nie ma tu w tym naprawdę, proszę mi wierzyć, jak krztyny antyniemieckości. Ale nie wierzę w to, że w ciągu kilkudziesięcioleci społeczeństwo niemieckie zmieniło się, nie wiem, że pan profesor się ze mną tutaj zgodzi, że społeczeństwo niemieckie zmieniło się na tyle, że nie jest to charakter ten, który społeczeństwo niemieckie miało po traktacie wersalskim. I tu chcę zahaczyć o traktat wersalski. Mamy bowiem po traktacie wersalskim, pan profesor ładnie napisał, że ten traktat wersalski nie wpłynął trzeźwiąco na Niemców dążących do rewanżu. No przecież polityka Stresemana do 1929 roku, polityka Adolfa Hitlera później miała tak naprawdę jeden cel. To jest w jednym i w drugim. I polityka weimarska i polityka hitlerowska po 1933 roku. To jest polityka zmierzająca do, mówiąc wprost i brutalnie, klarownym językiem, do zniszczenia Polski. Niemcy mówili, że z pomocą Rosji, czy bez pomocy Rosji, zniszczą, z jaka ta Rosja by nie była, czy biała, czy czerwona, zniszczą Polskę. I to jest cel Stresemana, tyle tylko, że nie drogą wojenną. Natomiast później mamy Adolfa Hitlera i jego politykę. Gdzieś tam jeszcze o nią tutaj pewnie zahaczymy. Ale i nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi właśnie. Czy dzisiaj możemy mówić o tym, że to społeczeństwo niemieckie, czytamy tą książkę i widzimy, jakie jest nastawienie Niemców. Nie wszystkich oczywiście, bo tam są wątki, które pan profesor tu porusza, między innymi przy wojnie celnej, kiedy przemysł niemiecki prosił wręcz, żeby się wojna celna skończyła, bo ucierpił, ale wrócimy do tego jeszcze. Ale czy pan profesor, jak pan profesor ocenia, jakby z dzisiejszego punktu widzenia te relacje, czy to jest dla nas też nauka? Spoglądając z dzisiejszej perspektywy, mogę powiedzieć państwu tak, że co do Niemców, czy oni tam się zmienili, czy nie, to nie bardzo wiem, ale wiem, że Prusak się nie zmienia. Prusak, tak, to jest taka kategoria Niemca, który, jak wiadomo, wziął się z tego zakonu krzyżackiego, którym kiedyś przeczepaliśmy skórę. Potem padał blackiem przed nami, składając hołd pruski. Tak, potem się sekularyzował całkowicie, sprotestantyzował, a więc stał się również w sensie religijnym przeciwnikiem katolików, Polaków, a następnie zjednoczył Niemcy na nieszczęście samych Niemców. Tak, niedawno czytałem jakąś taką wypowiedź, opracowanie na temat Konrada Adenauera, który nienawidził Prusy, uważał, że Prusacy to szkodę przynoszą Niemcom. No i mówił, że jedno, czego się ma, cieszy się bardzo, tak mówił kanclerz Adenauer, że stolica Niemiec jest Bonn. I nie daj Boże, żeby komuś wpadło na pomysł, żeby znowu była w Berlinie. No i jest w Berlinie. Więc pytanie jest oczywiście takie,
Tak? Jeżeli chodzi o współczesne Niemcy, odwołując się do tego, ja tam życie wspominam o sytuacjach, w których mieliśmy sympatię po stronie niemieckiej. To nie jest tak, że każdy Niemiec to jest jakiś zaprzysięgły wróg. Tylko że te Niemcy w moim przekonaniu składają się jakby z takich dwóch formacji. Jedna, która orientuje się, chociażby ta południowa część Niemiec i zachodnia, na zachód raczej, raczej w kierunku tych rozwiązań cywilizacyjnych, które są i nam jakby przynależne, a druga to ta prusacka, a więc taka, która widzi sens budowania potęgi niemieckiej w współpracy z Rosją, a czasami jak bardzo urośnie, to nawet i po trupach Rosji, tak? Bo to nie jest tak, ci obaj nasi sąsiedzi, powiedziałbym, to mają oczywiście najpierw ogromną tendencję, żeby ze sobą współpracować, tak? Gorbaczow mówił, że najlepszy pokój zagwarantować, jeżeli będzie granica rosyjsko-niemiecka, prawda? No, więc, a potem no, okazuje się, że biorą się za głowy, prawda? Bo, ale zanim się wezmą za głowy, to znaczy zanim ruszą w tę czy tamtą stronę, to najpierw muszą usunąć taką przegrodę, która im przeszkadza. Tą przeszkodą, tą przygodą jest Polska. No i tutaj mamy ten problem i pytanie, które się teraz pojawia, bo rozumiem, że to, co pan poseł mnie o co pyta, to jest jakoś zahacza jakoś o współczesność. Tak. Ja się zastanawiam, proszę państwa, po prostu, która z tych tendencji, ta zachodnia czy ta pruska, zwycięży w Berlinie ostatecznie i w tym kierunku Niemcy swoją polityką pójdą. No, na to odpowiedzi chyba jeszcze nie mamy. Tu się też rodzi pytanie o stosunek i Niemiec, i Rosji, ale myślę tutaj też o takim, to się trudno czasami rozdzielić, no niekiedy jest tak, że mamy inny stosunek oficjalny, gdzieś władz oficjalnych, inny stosunek społeczeństwa, często się mówi, że władze rosyjskie są zawsze imperialne, czy białe, czy czerwone, to imperialne, społeczeństwo trochę inne, to szczególnie ludzie kultury, którzy mają kontakt z tym społeczeństwem, twierdzą, że tej antypolskości w tym społeczeństwie nie widać. Ale ja chciałem zapytać i pana profesora o, już częściowo pan profesor tego problemu dotknął, czy ta wrogość niech będzie niemiecka, no Prusak to też Niemiec, jak tu już doszliśmy do... Niestety, ale czy ta wrogość może niech będzie pruska, no bo ona się rzeczywiście, trudno mówić o wrogości całej społeczności niemieckiej, ale czy ta wrogość niemiecka, pruska i rosyjska, to jest zdaniem pana profesora czynnik trwały i nadal aktualny? Jakby ten wątek pan profesor ocenił? Czy mamy to rzeczywiście, czy to jest wrogość na zawsze? No, czy to jest czynnik, który już jest tak ugruntowany i uwarunkowany takimi uwarunkowaniami, i trwały i jesteśmy skazani, że tak powiem, na taki stosunek zły. To znaczy tak. A może myśmy sobie zasłużyli tym naszym działaniem? No zasłużyliśmy, bo myśmy stracili Rzeczpospolitą. Gdybyśmy mieli tę wielką Rzeczpospolitą, to nie byłoby problemu między Niemcami a Rosją, bo jednym drugim moglibyśmy dać w kuchnię i byłby spokój. Natomiast... Pan profesor mówił o tym wielokrotnie w dyskusji tutaj w pracy, że Rzeczpospolita Obojga Narodów tak naprawdę rozdzielała i stabilizowała, rozdzielała te dwa imperia i stabilizowała jednocześnie sytuację bezpieczeństwa europejskiego. Tak. Już tłumaczę, proszę państwa, to jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia. Ona się pojawia ciągle, bo pojawiają się co pewien czas również ludzie, którzy mówią, że trzeba z Rosją się dogadać. Nie należy się wymachiwać szabelką, prawda? No, albo z Niemcami trzeba się dogadać, prawda? No, były takie teorie, nawet związane z tym okresem, prawda? Że trzeba było z Adolfem pójść na Moskwę i potem Adolfowi przylać. No, takie różne rzeczy oczywiście można wypisywać, ale tu kwestia po prostu wynika w moim przekonaniu z czegoś innego. Mianowicie Europa jako całość stanowiła pewną zharmonizowaną wspólnotę wtedy, kiedy po pierwsze była Europą chrześcijańską. I wtedy pojawiła się po raz pierwszy takie przesłanie, że Polska, a później Rzeczpospolita, leżąca na tym wschodnim skraju Europy, jest przedmurzem tej Europy. Otóż, proszę państwa, co to znaczy, że się jest przedmurzem? Znaczy, że z tyłu jest to miasto, tak? Które służy zapleczem dla przedmurza. Otóż Rzeczpospolita rzeczywiście takim przedmurzem była.
A więc po pierwsze, okazało się, że no, ze wschodu ci się odbijali od niej, tak? Z południa też, bo się muzułmanie ruszyli, Turcy i tak dalej, i tak dalej. No jakby takim sztandarowym przykładem tego, że wykonaliśmy tę funkcję przedmurza, no to jest Wiedeń oczywiście, tak, i powstrzymanie tutaj tureckiej agresji i jakimś refleksem na pewno 1920 rok, tak, kiedy Polska powstrzymała nawałę bolszewicką i Europa uniknęła czegoś, nawet nie wiedziała, czego uniknęła, za naszą przyczyną. A więc to jest kwestia, powiedziałem, naszej kondycji jako przedmurza. I w związku z tym, co się stało, że to przedmurze, w którymś momencie okazało się, że, proszę Państwa, przedmurzem nie jest, tylko jest przepiężeniem między tym Niemcami a Rosją. Otóż, w moim przekonaniu tak, i jeżeli chodzi o Prusy, bo to jest ta część Niemiec, i jeżeli chodzi o Moskala, jeden i drugi z tych narodów ma w sobie bardzo silne pragnienia dążenia imperialne. Oni uważają, i mówię, i Prusacy, i Moskale, że znaczenie, siła i powaga ich państwa jest uzależnione od tego, czy będą mocarstwem. No i teraz powstaje pytanie wobec tego, w jaki sposób te państwa, te narody chcą tę mocarstwową pozycję uzyskać. Moskal, przyjrzyjmy się postawie polityce i postawie Piotra I w szczególności. Moskal doszedł do wniosku, że mając duże zasoby materialne, będzie mógł zbudować mocarstwo, jeżeli będzie miał wsparcie techniki, rozwiązań organizacyjnych, różnych konceptów ze strony zachodniej, z Niemiec. Niemcy są, proszę Państwa, w rozumieniu wobec tego Moskwy kluczem do zbudowania rosyjskiego imperium, rosyjskiego mocarstwa. I te zależności mogą być różne, prawda? No, wyrazem tego było chociażby dążenie bolszewików, aby Niemcy opanować. Wyrazem tego była również polityka Stalina, aby Niemcy całe podporządkować, co mi się z innych powodów już kiedyś o tym napiszę, nie udało. Natomiast Niemcy z kolei. Niemcy uważają, że tak, no, są ściśnięte ciasne w tej Europie, mają duże możliwości, zdolności, biorąc pod uwagę organizowanie siły, tak, przemysłowej itd., itd. I żeby ta siła miała pełen wyraz, to potrzebują czego? Tego, co jest w Rosji, na wschodzie. To mogą być zasoby materialne, bogactwa, to mogą być to ziemia, Lebensraum, tak? To jest też teoria geopolityki niemieckiej, to Adolf tego nie wymyślił. No i teraz, proszę Państwa, w związku z tym, skoro takie są jakby przesłania ideowe w tych obu narodach, no to oni to mogą realizować, po prostu. No i w związku z tym, tak, Rosja no, wybiera się na zachód, Niemcy wybierają się na wschód, ale żeby ruszyć na wschód czy na zachód, to nie może być po drodze przygody. My nie rozumieliśmy tego w 1939 roku. Wydawało nam się, że jak będziemy ich od siebie oddzielać, to no, oni będą zadowoleni i będą, no i trzymamy się równoległości od Berlina i od Moskwy. Gdybyśmy byli jakąś poważną potęgą, to co innego. Tak, to co innego, ale to co innego. Tak, nie byliśmy. Nie byliśmy. No i w związku z tym, proszę Państwa, i Hitler, i Stalin uważali, że trzeba tę przegodę usunąć i można było ją usunąć dwojako. Albo podporządkować sobie i ruszyć, tak? To chciał osiągnąć Hitler, mamiąc nas na różne sposoby. To chciał osiągnąć Stalin z tą koncepcją KPP, Republiki Sowieckiej, Polskiej i tak dalej, i tak dalej. Tak? A skoro się nie udało, Polska się przed jednymi i drugimi obroniła, no to postanowili we dwójkę to zniszczyć, ponieważ jeden chciał pójść do Berlina, a drugi chciał pójść do Moskwy. Tak? I to jest proste. No i teraz jest pytanie, czy Niemcy, Prusacy i Moskale, tak, pozbyli się już tej imperialnych pragnień? Jeżeli nie, to proszę Państwa, my mamy wobec tego przed sobą perspektywę tylko taką. Albo znowu staniemy się siłą, która będzie stabilizowała Europę, czego Europa nie rozumie, bo jak spojrzymy na XVI-wieczną mapę Europy, to widać, że na wschodzie jest ta Wielka Rzeczpospolita i jest pewien system stabilny politycznie, geopolitycznie, jeżeli chodzi o cały układ. I widzimy, jak to się sypie w momencie, kiedy Rzeczpospolitej już nie ma. Tak? Pamiętajmy, że dwie wojny światowe to jednak jest głównie starcie rosyjsko-niemieckie. Tak, bo przecież w I wojnie światowej
bolszewizm w wyniku tej wojny się ukształtował ze wszystkimi skutkami, tak, a w II wojnie światowej Jałta i parę innych rzeczy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc w moim przekonaniu, znaczy tutaj się nie ma co obrażać i trzeba po prostu spojrzeć realistycznie na te kwestie, to znaczy wiedząc, znaczy jeżeli wiemy, że mchła to jest takie bydle, które gryzie, tak, no to staramy się tej mchły uniknąć. No tutaj niestety jest to nie mchła, tylko znacznie większe bydle i będzie starało się nas ugryźć. No i teraz jest pytanie, czy my mamy sposoby, żeby tego uniknąć. Na razie mamy takie rozwiązanie tymczasowe. Znaczy jesteśmy w NATO, co pan NATO? Jesteśmy w Unii Europejskiej, jak długo ta Unia będzie. Tak? I to jest, jesteśmy w tym układzie owym przedmurzem, proszę państwa. Jesteśmy przedmurzem. Ale możemy tym przedmurzem przesadzić. Jeśli pan profesor pozwoli, do przedmurza, czy też w koncepcji międzymorza jeszcze wrócimy za chwilę w późniejszej części, bo to jest też jeden z wątków, który chciałbym tutaj w naszej dyskusji poruszyć. Tam jest naprawdę cały szereg, długi szereg ciekawych wątków. Nie zdążymy wszystkich tutaj, o wszystkich podyskutować, ale jednym z ciekawszych dla mnie jest problem wojny celnej i wojny gospodarczej wytyczonej, działa wojny celnej, wojny gospodarczej wytoczone przez Niemcy w połowie lat 20. Mówiliśmy o tym, że Republika Weimarska od początku dążyła do zniszczenia Polski. Jeśli państwo sezonowe, tak jak nas nazywano, nie upadło samo, no to trzeba mu, mówiąc podwórkowym językiem, pomóc po prostu. Nogę podstawić, czy z czerwoną, czy z białą Rosją, jaka by nie była, była przyjazna, żeby nam nogę podstawić. I w połowie lat 20. mamy właśnie, też nie udało się doprowadzić do... Państwo trwało przez tych kilka lat, nie upadało to państwo sezonowe, więc trzeba było mu pomóc i tą pomocą miała być niemiecka wojna celna. Ale to jest o tyle wątek ciekawy, bo i tu muszę powiedzieć, że nieczęsto w literaturze zwraca się uwagę na korzyści dla Polski wynikające z wojny celnej, z wojny gospodarczej, może szerzej powiedzmy, z wojny gospodarczej oczywiście. W 1934 roku Adolf Hitler się wycofał z tej wojny gospodarczej. Powiedzmy, panie profesorze, dlaczego? Bo no, skutki dla gospodarki niemieckiej, jeśli, no nie wiem, czy nie, może trudno, właśnie to nie trudno, bo tam dane ekonomiczne pan profesor też podaje, ale na pewno te skutki gospodarcze dla Niemiec nie były mniejsze, aniżeli dla Polski, to jest jedno. Ale też chciałbym, żeby pan profesor, jeśli możemy poprosić, odniósł się do tego wątku, jak też Polska potrafiła się wtedy zmobilizować i budować swoje trwałe, bo tam później nas zniszczą niestety, ale budować podstawę bytu gospodarczego. Ta mobilizacja, to zagrożenie niemieckie zdecydowanie wpłynęło na to, że Polacy się po prostu zmobilizowali, zbudowaliśmy Gdynię, zbudowaliśmy początki Centralnego Okręgu Przemysłowego, własny przemysł, mobilizacja przemysłu. Chciałbym, żeby, jeśli można, pana profesora poprosić o odniesienie się do tego wątku właśnie. Tak, rzeczywiście, proszę państwa. Znaczy Niemcy w pewnym sensie padli ofiarą własnej propagandy, ponieważ kiedy powstała Polska odrodzona, no i kiedy skończyły się te wszystkie perturbacje, Polacy, jak wiadomo, obronili granice, uformowali władzę, tak, przyjęli konstytucję, no to wtedy, proszę państwa, jeszcze te związki gospodarcze, które występowały między ziemiami byłych zaborów rosyjskiego, austriackiego i pruskiego, tak, występowały. To nie da się, proszę państwa, jak wiadomo, tak, w szybkim czasie no, budować nowych relacji w gospodarce. Druga kwestia polegała też i na tym, że zaborcy, w tym wypadku nie byli zainteresowani wcale w tym, aby ziemie polskie akurat jakoś specjalnie rozwijać gospodarczo. One były, jeżeli zabór pruski, dość na przyzwoitym poziomie, ale bardziej jako strefa rolnicza niż jako przemysłowa. Tak? Góry Śląsk, który jakby to trochę zmieniał, no ale też biorąc pod uwagę tak, że Zagłębie Rury, Nadrenia, Westfalia i tak dalej, to było w zasadzie centrum gospodarki.